Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wraz z całą Polską, możemy powiedzieć wraz z całym światem, obserwujemy to, co dzieje się za granicami naszego kraju, u naszych braci z Ukrainy. Jest to wojna. Tam ludzie i giną, i cierpią. Chcemy im pomagać na tyle, ile potrafimy. Dlatego dołączamy się do wszystkich pomocy, które są organizowane i w naszym kraju, tak jak powiedziałem, też w całym świecie. I nasza diecezja siedlecka dołącza się do tego. Pomocy wszelkiej koordynuje Caritas Diecezji Siedleckiej. Chcemy pomagać tak, jak tylko możemy. W niedzielę 27 lutego będziemy zbierali po każdej mszy świętej, w każdej naszej parafii ofiary do puszek i tak samo będziemy to robili w środę popielcową. Po każdej mszy świętej każdy będzie mógł wrzucić ofiary do puszek. Jest to taka najlepsza pomoc, chociaż czasami sobie myślimy, że pieniądze nie chcemy, bardziej chcielibyśmy dać produkty, ale na tą chwilę najbardziej potrzebne są pieniądze. Dzięki nim po prostu możemy kupić to, co jest konkretnie potrzebne, to, o co oni nas proszą, a mamy już informację, że konkretne rzeczy im są potrzebne do ich szpitali, do ich domów, tracą też mieszkania. Oprócz tego w każdej parafii może być zorganizowana zbiórka żywności oraz tych rzeczy, które są potrzebne tak na szybko, czyli śpiwory, koce, poduszki, też ubrania. Zaznaczamy, że to chcielibyśmy, żeby to były rzeczy nowe, ponieważ mamy doświadczenie takie, że jeśli zbieramy wszystko, to dostajemy po prostu też rzeczy, które tak naprawdę nie nadają się do przekazania. Z żywności chcielibyśmy, żeby szczególnie przekazywać słodycze, wodę i też konserwy, czyli to wszystko, co ma jakiś dłuższy termin ważności. To jest konkretna rzecz materialna. O tych zbiórkach będziecie Państwo słyszeli w Waszych parafiach i też innych miejscach. Większość z tych zbiórek dotrze do nas i my będziemy organizowali transporty, żeby to dostarczać do i Ukrainy, ale i też do tych osób, które przebywają w różnych miejscach na terenie naszego kraju. Oprócz tego w różnych miejscach, czyli szczególnie w parafiach, ale też i w centrum naszego Caritas, czekamy na zgłoszenie rodzin czy też osób pojedynczych do tego, aby przyjąć tych wszystkich, którzy uciekają właśnie z terenów Ukrainy. Tworzymy taką bazę, dzielimy się nią, już mamy konkretne osoby. Czekamy też w nocy na ich przyjazd, jesteśmy na to gotowi, ale też i czekamy na takich właśnie, którzy będą dzielili się tymi miejscami. My w naszej diecezji też zabezpieczyliśmy takie miejsca, do których będziemy właśnie kierowali te osoby. Dodatkowo zawsze możemy wesprzeć wszelkie nasze działania, wpłacając pieniądze na konto, które też jest na naszej stronie internetowej i na innych środkach masowego przekazu. W różnych miastach, miejscowościach ta pomoc jest różnie organizowana. Nasze centrum Caritas Diecezji Siedleckiej jest w mieście Siedlce. Tutaj warto też wspomnieć, że wraz z miastem nasza Caritas przygotowuje pomoc. Zorganizowany jest punkt w Urzędzie Miasta informacyjny, do którego mogą wszyscy dotrzeć, uzyskać informacje, zarówno też obywatele Ukrainy, ale też i wszystkie osoby, które chcą pomagać im. Tutaj będzie po prostu informacja dotycząca wszystkiego, co jest potrzebne, począwszy od życia takiego codziennego tych osób, które do nas właśnie dotrą, może pomóc w szukaniu jakiejś dorywczej właśnie pracy, ale też wszystko, co będziemy w stanie, nawet pomoc psychologiczną właśnie też tam zapewnić. Oprócz tego na naszej stronie internetowej dostępny jest numer, infolinia całodobowa. Mamy zorganizowane poszczególne osoby, które dbają o jedne o miejsca, zbieranie miejsc, gdzie można, że tak powiem, ulokować tych, którzy właśnie uciekają z terenów Ukrainy. Mamy tych, którzy zajmują się żywnością, tych, którzy będą też organizowali żywność taką, którą będzie można przekazać i na granicę.
taką nie tylko, jak to my mówimy, suchy prowiant, ale takie po prostu też i ciepłe posiłki, które dotrą do tych, którzy właśnie tego potrzebują, którzy są właśnie na naszym terenie. Wszelkie informacje po prostu Państwo uzyskają pod numerem naszej infolinii. Już teraz chcemy bardzo serdecznie podziękować za wszelkie gesty dobroci, solidarności. Jesteśmy naprawdę bardzo miło zaskoczeni, ponieważ jeszcze nie zorganizowaliśmy pewnych rzeczy, a już mieliśmy chętnych do tego, żeby pomagać. Non-stop mamy telefony, non-stop mamy i organizacje, które chcą się do nas właśnie dołączyć, i ludzi dobrej woli, i tak naprawdę widzimy, że ludzie dzielą się wszystkim, co mają, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych barier. Dlatego w imieniu naszej diecezji i Caritas naszej diecezji bardzo Wam serdecznie dziękujemy. I też o wszelkich innych rzeczach będziemy Was informowali, o kolejnych potrzebach będziemy Was informowali na naszych stronach, do czego zachęcamy, abyście tam coraz zaglądali.